Na program i do salonu zaprasza firma Mojsiuk Motor, autoryzowany dealer samochodów marki Peugeot, Koszalin, Stare Bielice. Program sponsoruje przedstawiciel marki Honda, firma Mojsiuk Auto KM, Koszalin, Stare Bielice. Na program zaprasza sponsor firma Drewnikowski, autoryzowany dealer marek Citroen i Mitsubishi. Sponsorem programu jest firma Pol Motor, autoryzowany salon i serwis samochodów marki Nissan i Kia, Koszalin, Stare Bielice. Mariusz Kozłowski, witam i gorąco zachęcam do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym wybierzemy się do Malechowa na 12 zimowy zlot historycznych pojazdów wojskowych. Z okazji Dnia Pizzy odwiedzimy najstarszą pizzerię w Koszalinie. Będzie też coś o kosmetykach dla mężczyzn i na koniec nowy Nissan Qashqai. Zapraszam serdecznie. W ostatni weekend stycznia w Malechowie odbył się 12 zimowy zlot historycznych pojazdów wojskowych. Spotkanie pasjonatów militariów, dla których nie straszne zimowe warunki, ponieważ uczestnicy śpią w namiotach lub pojazdach, którymi przyjechali na zlot. 12 nie do końca zimowy zlot, to ciągle cieszy się powodzeniem? No ciągle się cieszy, pomimo że tych zlotów już się teraz zrobiło, że nie może w każdej wiosce jest zlot. Nie? Także ja mam jakąś całą grupę fanów i... Czekają na tą zimę. Czekają i nie możemy trafić, kurczę, z tym śniegiem. Parę dni temu był ten śnieg, mróz był, mamy chlapę. Chyba przeniesiemy ten zlot na maj będzie większa szansa na śnieg. Tak, dokładnie. Co możemy zobaczyć spektakularnego? No i na pewno będzie jeździł czołg, przygotowują już czołg do jeżdżenia, amfibie na gąsienicach. No i te wszystkie sprzęty, które dojechały, to będziemy jeździć na tym poligonie na dole. O 12 wyruszamy na paradę. No i w tym roku nie będzie inscenizacji, co prawda, bo już tak niektórym się nie chce w tym błocie taplać, więc będzie dużo zawodów strzeleckich. Mamy tu strzelnicę przygotowaną, jedną, drugą będzie i różnego rodzaju konkursy, no i zabawa. Natomiast potem czołgu, bo to nie jest tak, że on rusza i momentalnie odpala. Ile czasu trzeba przygotować? No czołg generalnie, no to musi silnik się zagrzać na wolnych obrotach i to trwa tak, do pół godziny, no może 20 minut do pół godziny trzeba go rozgrzać, później trzeba go wystudzić na koniec. Nie, to nie jest tak, jak wsiadamy do samochodu, odpalamy i jedziemy. Także to troszeczkę jest przy tym przygotowań takich właśnie, żeby silnik był nasmarowany odpowiednio, odpowiednie ciśnienie, powietrze z butli, bo rozruch jest powietrzno-akumulatorowy. Nie? A lipiec niezmiennie na letni zapraszamy. Tak, oczywiście od 2 do 8 lipca zlot letni na patelni. Atrakcji dla dużych i małych nie brakowało. Oczywiście frekwencja podczas zimowego zlotu nie jest taka jak latem, ale i tak nie zabrakło interesujących, a czasem dziwnych, zaskakujących pojazdów. Dzisiaj nazwalibyśmy ten pojazd kamperem, a tak właściwie co to jest? Tak właściwie to jest pojazd stosowany w Wojsku Polskim jako sala operacyjna szpitala polowego albo jako na przykład stanowisko dowodzenia w sztabie. To jest samo jeździć, trzeba to ciągnąć? Tak, to jest budowane na pojazdach ciężarowych. W naszym Wojsku Polskim były montowane na starach 660 albo 66. Obecnie jest jeszcze użytkowane w wojsku i montowane na starach 266. A ile czasu zajmuje rozłożenie tej kabiny? Bardzo krótko. Czteroosobowa załoga rozkłada to w ciągu 20-30 minut do użytkowania. Można w tym spać w takiej porze roku? Tak, oczywiście można spać, ponieważ to ma ogrzewanie montowane. Na różnych innych wyposażeniach. I jest bardzo ciepło. Jak sami widzicie, drzwi są otwarte szeroko. Jest to pojazd GAZ-63 ciężarowy nadwoziem sanitarnym, użytkowany w Wojsku Polskim od początków lat 50. Ale już obecnie nie? Nie, obecnie nie. Pod koniec lat 70. był wycofywany z Armii Polskiej już. Jaki to silnik pracuje? Jest to silnik sześciocylindrowy, benzynowy, niezawodny. Jak długo trwały prace remontowe tego auta? Prace remontowe trwały praktycznie 2 lata. Odbudowa całkowita auta od gołej ramy. Auto jest na chodzie, o własnych siłach może jeździć? Tak, jeździ na chodzie, o własnych siłach. Wjeżdża na lewetę i zjeżdża. Na razie nie jest zarejestrowane.
Z niecierpliwością czekamy na 21 letni zlot tradycyjnie w Darłowie od 2 do 8 lipca. Niewiele lokalnych potraw zrobiło tak globalną karierę jak ten przysmak pochodzący z Neapolu. Każdego dnia mieszkańcy naszej planety kupują około 13 milionów sztuk pizzy. Nie brakuje też smakoszy, którzy przygotowują ją w domu własnoręcznie lub z gotowych mrożonek. 9 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Co się składa na udaną pizzę? Ciasto czy też farsz góra? W dobrej pizzy najważniejsze jest ciasto, sos pomidorowy i ser. Sos pomidorowy przygotowujemy same z pomidorów, ziół, czosnku i to jest sekret udanej pizzy. To, co dodamy do niej później, to już jest kwestia smaku. Wielokrotnie korzystam z przepisów, gdzie ciasto na pizzę zawsze się udaje, nigdy się nie udało. Jaka jest tajemnica tego ciasta? Wydaje mi się, że tajemnicą jest temperatura. Domowe piekarniki mają maksymalnie 250 stopni, to jest jednak za mało. A co możemy położyć na pizzy na górę? Absolutnie wszystko, czy są jakieś ograniczenia? Myślę, że tutaj nie ma żadnych ograniczeń, to po prostu kwestia gustu i smaku. A ile składników powinno być maksymalnie, żeby to miało jakiś sens? Włosi uważają, że 3 składniki na pizzy to już jest tłok, natomiast Polacy lubią pizzę z dużą ilością składników. W ofercie mamy pizzę Milano, którą właściwie wymyślili konsumenci, pytając o taką pizzę ze wszystkim i wtedy zwykle wymieniali podobny skład. Szynka, salami, pieczarki, cebula i papryka. I taka pizza powstała, ona się świetnie sprzedaje. A jaką tu możemy zjeść pizzę? Na cienkim ciesie czy na grubym? I na cienkim, i na grubym, do wyboru. Jak ta pizza ewoluowała? Pamiętam początki, czy może nie początki, lat 80., kiedy była pizza z kiełbasą i z groszkiem. Bardzo mi smakowała. To teraz to chyba się zmieniło. Pizza jarzynowa sprzedaje się u nas rewelacyjnie od roku 75., kiedy było otwarcie. To był czas dożynek, wtedy do Koszalina przyjechał Edward Gierek. Otwarte te pizzerie, to jest druga najstarsza pizzeria w Polsce. Starsza jest jedynie o kilka miesięcy w Słupsku. One obydwie należały do koszalińskich zakładów gastronomicznych. No i cóż, potem ewolucja. Potem były zmiany, więcej produktów było dostępnych na rynku. Powstały nowe receptury, powstały pizze na cienkim cieście. Natomiast ta, o której pan mówi, jarzynowa, nadal świetnie się sprzedaje. Ona budzi wspomnienia po prostu. Ale o pizzy się też mówi fast food, który jakby z założenia jest niezdrowy. Czy pizza może być zdrowa? Jest zdrowa? Fast food. Pizzę przygotowujemy szybko, ale to nie jest produkt, odgrzewany. Przygotowujemy go na bieżąco, tak więc warzywa, które kładziemy na pizzę świeże, poddawane są tak naprawdę bardzo krótkiej obróbce termicznej. Moim zdaniem to jest zdrowe jedzenie. Czy koszarianie lubią to miejsce, przychodzą, odwiedzają? Lubią, lubią bardzo. Pizza jest włoska, ale kocha ją cały świat i nic dziwnego, jest prosta w przygotowaniu, nie wymaga wielu drogich składników, a przy tym smakuje tak, że na samą myśl o niej aż ślinka leci. Od ćwierć wieku pizza jest jedną z ulubionych potraw Polaków, o czym można przekonać się podczas spaceru ulicami większych i mniejszych miejscowości. Z dużym prawdopodobieństwem szybko natkniemy się na lokal serwujący to włoskie danie. Łatwo jest dbać o męską skórę, nie tylko dlatego, że wciąż pokutuje stereotyp faceta, który dbając o siebie jest niemęski. Męska skóra to sprawa wymagająca, potrzebująca szczególnej uwagi i specjalnego traktowania. Czas przezwyciężyć uprzedzenia i zapewnić jej to, na co naprawdę zasługuje. Męska skóra jest zupełnie różna od skóry kobiecej i w dużej części jest to skóra, można powiedzieć, lepsza, bo jest grubsza. Grubsza jest skóra właściwa, czyli wolniej się starzeje. Z drugiej strony, jeżeli wystąpią zmarszczki, to są już te zmarszczki dużo głębsze. Jest grubsza warstwa zrogowa ciała, dzięki czemu mężczyzna, można powiedzieć, że jest gruboskórny, ale to wszystko ma oczywiście swoje plusy. Jeżeli chodzi o taką pielęgnację skóry męskiej, składniki aktywne w dużej części nie
nie różnią się bardzo od preparatów do skóry kobiecej. Jednak mają zupełnie różną konsystencję, ponieważ mężczyźni przez to, że mają więcej gruczołów łojowych, ta skóra jest bardziej tłusta, nie tolerują tłustych konsystencji, więc mężczyźni bardziej preferują preparaty lekkie w formie żelu, delikatnych emulsji, a nie ciężkie kremy, które zatykają im ujścia gruczołów łojowych. Ale patrząc na kosmetyki dla pań, no, począwszy od 20 roku życia, każda dekada ma swój krem. No, w przypadku mężczyzn tak nie ma, tam pierwszy chyba się około 50 pojawia, to czy tylko nawilżeć? To znaczy tak, jeżeli chodzi o skórę mężczyzn, zawsze najważniejsze jest nawilżanie i to już właściwie w każdym wieku. Nie można powiedzieć, że dopiero od 50 roku życia, żebyśmy zaczęli stosować preparaty nawilżające, ponieważ byłaby tragedia na skórze. Więc tak naprawdę już od lat takich młodzieńczych, gdzie mamy młodych nastolatków, to trzeba skórę nawilżać jak najbardziej, ale im mamy więcej lat, tym te preparaty muszą być bardziej dostosowane do wieku i do kondycji skóry. Ciężko jest ograniczyć, czy ktoś ma lat 30, 40, 50 lat. To są takie pewne ułatwienia dla osób, jeżeli poszukują preparatów, ale tak naprawdę każda skóra jest inna, ponieważ mężczyzna przez to, że się często goli, ma tą skórę podrażnioną, ma więcej naczyń krwionośnych. Z drugiej strony ta skóra się bardziej przetłuszcza, więc dobranie odpowiedniej pielęgnacji nie jest taką łatwą sprawą. No to stąd nasza tutaj wizyta. Są takie kosmetyki jak peelingi, drobnoziarniste, gruboziarniste, enzymatyczne. Jaki dobrać dla siebie najlepszy? Nie można wrzucić wszystkich mężczyzn do jednego worka, więc to wszystko zależy. Jeżeli mamy skórę z tłustą, z porozszerzanymi porami skórnymi, wtedy jak najbardziej możemy stosować peelingi. Peelingi są też świetne, jeżeli mężczyzna ma tendencję do wrastających włosów. Wtedy rzeczywiście usuwamy tą warstwę zrogowaciałą na skórkę i te włosy się łatwiej przebijają i nie ma problemu z zapaleniem mieszków włosowych. Jeżeli jest to skóra naczynkowa, no wtedy wiadomo, że w kosmetykach trzeba stosować witaminę C, która bardzo silnie uszczelnia te naczynia krwionośne. Bardzo często mężczyźni mają stany zapalne po goleniu częstym, więc dobrze, jeżeli w kosmetykach jest glicerol, alantoina, także to musi być wszystko dobrane do rodzaju skóry. W ofertach są maseczki dla mężczyzn, pojawiły się. To działa, czy tylko placebo? Zawsze preparaty nawilżające odżywcze działają, ponieważ jest to silnie skoncentrowana dawka substancji, które wnikają głęboko do skóry, więc jak najbardziej, jeżeli chcemy mieć skórę bardzo silnie odżywioną, nawilżoną, warto by było stosować raz w tygodniu przynajmniej taki preparat silniej odżywczy. Kolejny temat to kremy pod oczy. Działają? Skóra pod oczami jest dużo cieńsza od pozostałej warstwy skóry na twarzy, więc jak najbardziej powinna być to pielęgnacja stricte dobrana do okolicy oczu. I często mężczyźni, którzy są zapracowani, żyją w biegu, mają problem z workami pod oczami. Wtedy rzeczywiście warto stosować preparaty, które zawierają w sobie kofeinę, arnikę, witaminę C, która uszczelnia nam te naczynia krwionośne i rzeczywiście to działanie będzie bardzo silne. Czy jak mężczyźni będą podbierać swoim kobietom krem, nic się im nie stanie? Nic się im nie stanie. To też warto wspomnieć, że mężczyzna po prostu preferuje innego rodzaju kosmetyki, bo nawet linie przeznaczone dla mężczyzn są to szare opakowania, delikatne w swoim składzie. Na pewno żaden mężczyzna nie użyje różowego kremu o fiołkowym zapachu, więc rzeczywiście ta pielęgnacja męska jest dobrze dobrana do skóry mężczyzn. Po 35 roku życia trzeba zainwestować w krem przeciwzmarszczkowy. Męska skóra starzeje się wolniej, jednak zmarszczki pojawiające się zwykle po 40 są od razu bardzo głębokie. Żeby zminimalizować objawy starzenia, warto stosować kremy z retinolem i witaminami. Qashqai debiutował 11 lat temu. Najpopularniejszy model Nissana, jeden z najpopularniejszych SUV-ów, przeszedł modernizację. Odświeżony wygląd to nie jedyne zmiany, tych zmian jest o wiele więcej. Nissan Qashqai od czasu premiery pierwszej generacji w 2007 roku sprzedał się w liczbie około 2 800 000 egzemplarzy. Crossover zdobył ponad 80 nagród, w tym 19 tytułów samochodu roku. Nissan, tworząc Qashqai, stworzył kompletnie nowy gatunek samochodu dla europejskiego klienta. Nissan podzielił zmiany w modelu Qashqai na 4 główne obszary. Uwagę skupiono na stylistyce zewnętrznej, poprawie jakości wykończenia wnętrza, ulepszeniu właściwości jezdnych i nowych technologiach z zakresu inteligentnej mobilności.
Jak przy większości tego typu zabiegów, producent poświęcił sporo uwagi odmłodzeniu wyglądu auta. Szczególnie widać to po froncie Qashqai'a. Ma on teraz ostrzejsze rysy świateł i głębiej zarysowany grill. Auto ma przeprojektowane zderzaki, zmodyfikowane reflektory i lampy tylne, nową osłonę pod silnikiem poprawiającą właściwości aerodynamiczne. Inny jest grill i emblemat, który występuje w dwóch odmianach. Może być całkowicie płaski, ponieważ za nim znajduje się radar wchodzący w skład inteligentnego systemu hamowania awaryjnego. W przednich drzwiach oraz we wnękach tylnych kół umieszczono więcej materiału dźwiękochłonnego wyższej niż dotychczas jakości. W przednich drzwiach zastosowano dodatkowe uszczelki oraz zwiększono grubość szyb w tylnych drzwiach. Zmieniono także pokrywę silnika i jej czołową krawędź z zaokrągloną na prostą. Na powierzchni maski widoczne są nowe, ostre przetłoczenia, co nadaje nowemu Qashqai'owi bardziej dynamicznego charakteru. Tym samym i tył pojazdu również nabrał bardziej nowoczesnego kształtu. Zastosowano motyw bumerangu, który obejmuje cały klosz lamp wykonanych w technologii LED. Samochód mierzy 4,39 m długości, 1,80 m szerokości oraz 1,59 m wysokości. Rozstaw osi jest równy 2,64 m, a prześwit 18 cm. Ta ostatnia wartość może wywołać uśmiech u fanów off-roadu, ale bez wątpienia zawstydzi wszystkie kompaktowe hatchbacki oraz kombi. Dodatkowo w pełnej pułapek miejskiej dżungli każdy dodatkowy centymetr prześwitu może być na wagę złota. Pojemność bagażnika to 410 litrów, jego kształt jest foremny i ma podwójną podłogę. Podwyższone nadwozie pozwala także na wygodne zajmowanie miejsc wewnątrz auta. Qashqai już z założenia miał być przede wszystkim samochodem wygodnym i bezproblemowym w codziennym użytkowaniu i tak też jest w rzeczywistości. Nawet przy najniższym położeniu siedziska fotela kierowca siedzi stosunkowo wysoko. Taka pozycja poprawnie wpływa na widoczność. Powiew nowoczesności jest zauważalny również w środku pojazdu. Producent zadbał o poprawę jakości stosowanych materiałów wykończeniowych kabiny i ich spasowania. Wnętrze wygląda elegancko i komfort podróżujących jest dzięki temu większy. Dla kierowcy istotną zmianą będzie nowy kształt kierownicy, spłaszczono wieniec w jej dolnej części, czym nadano niewątpliwie sportowy pazur. Elegancji wnętrzu nadają także całkiem nowe fotele, zastosowano konstrukcję ze specjalnie wydłużoną podstawą, a wyższe oparcia i zwężone boki zapewniają lepsze trzymanie. Funkcja automatycznego opuszczania szyby jednym naciśnięciem przycisku jest teraz dostępna we wszystkich czterech drzwiach i stanowi standard w każdej wersji wyposażenia. Interfejs systemu Nissan Connect został unowocześniony. Jest nieskomplikowany oraz wygodny w użyciu. Menu nie jest przeładowane informacjami, a poszczególne opcje zostały logicznie poukładane. Zegary są duże, przejrzyste, pomiędzy nimi ulokowano wyświetlacz komputera pokładowego przekazujący wiele różnych ważnych informacji. Zastosowano elektryczny hamulec postojowy, dzięki czemu w tunelu środkowym wygospodarowano dość sporych rozmiarów schowek. Co ciekawe, Nissan proponuje na pokładzie swojego auta zupełnie nowe rozwiązanie o nazwie ProPilot. Jest to system oferowany również na rynku europejskim. Będzie on sterował samochodem w obrębie jednego pasa ruchu. System elektroniczny może regulować prędkość i utrzymywać auto między liniami. To w mocny sposób automatyzuje jazdę. W połączeniu z wysoką jakością wykonania i poprawnym wyciszeniem można spodziewać się, że Qashqai będzie teraz jednym z najbardziej komfortowych SUV-ów w swoim przedziale cenowym. Do programu otrzymałem Qashqai'a z benzynowym silnikiem o pojemności 1600 cm3 i mocy 163 koni mechanicznych. Relatywnie duża moc oraz moment obrotowy rzucone tylko i wyłącznie na koła przedniej osi nie stwarzają problemów z trakcją. Równie dobre są osiągi. Pierwsze 100 km na godzinę pojawia się na prędkościomierzu po 8,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 200 km na godzinę. Qashqai z silnikiem 1.6 ma więcej niż wystarczającą dynamikę. To, w czym Qashqai był mocny jeszcze przed liftingiem, a w czym teraz jest jeszcze lepszy, to komfort. Nissan zmienił charakterystykę amortyzatorów, wymienił tłumik układu kierowniczego i pogrubił tylne szyby. Zmodyfikowane zostały też drążki kierownicze. Muszę przyznać, wyciszenie wnętrza i tłumienie nierówności są w odświeżonym Qashqai'u na bardzo dobrym poziomie, wyżej niż zadowalającym. Podróżuje się tu naprawdę komfortowo. Inżynierowie zmienili charakterystykę amortyzatorów, ograniczyli sprężystość układu kierowniczego oraz zmodyfikowali elementy gumowe. Konstruktorzy zdecydowali się m.in. na utwardzenie zawieszenia oraz zastosowanie sztywniejszego stabilizatora oraz grubszych drążków kierowniczych. To wszystko sprawiło, że odświeżony Nissan prowadzi się lepiej i stabilniej, a nadwozie przechyla się na zakrętach w mniejszym stopniu. Inteligentny system hamowania awaryjnego uzupełniono o funkcję rozpoznawania pieszych. Po raz pierwszy w modelu Qashqai dostępny będzie system wykrywania ruchu za pojazdem, który ogranicza ryzyko kolizji przy niskiej prędkości, np. w trakcie cofania na parkingu. W ofercie pozostają również następujące systemy: rozpoznawanie znaków drogowych, ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy, inteligentny asystent parkowania, inteligentny system kamer 360 stopni, ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu i ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.
Jazda po miejskim asfalcie na jazdy na wysokie krawężniki to żaden problem. Na nierównościach, muldach czy szutrze nowy Qashqai mknie bez najmniejszych oporów. Do tego żadnych stuków, komfortowe wybieranie nierówności, żadnych niebezpiecznych przechyłów podczas pokonywania trawersów ani niekontrolowanych uślizgów. Ciekawie zaprojektowana linia nadwozia, przypominająca bardziej hatchbacka niż SUV-a, pięknie komponuje się na każdej drodze i w każdych okolicznościach przyrody i nie tylko. Jakby nie patrzeć, to piękne auto jest. Nissan, tworząc Qashqai, stworzył zupełnie nowy gatunek samochodu, który przypadł do gustu nie tylko Polakom, a odświeżony wizerunek tylko umacnia tą pozycję. W tym programie to wszystko. Zapraszam na kolejny premierowy za 2 tygodnie szerokiej, bezpiecznej drogi. Do zobaczenia. Na program i do salonu zaprasza firma Mojsiuk Motor, autoryzowany dealer samochodów marki Peugeot, Koszalin, Stare Bielice. Program sponsoruje przedstawiciel marki Honda, firma Mojsiuk Auto KM, Koszalin, Stare Bielice. Na program zaprasza sponsor firma Drewnikowski, autoryzowany dealer marek Citroen i Mitsubishi. Sponsorem programu jest firma Pol Motor, autoryzowany salon i serwis samochodów marki Nissan i Kia, Koszalin, Stare Bielice.